w sprawie opinii projektu ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa. Proszę Państwa, zarząd zaopiniował projekt ordynacji wyborczej negatywnie. Generalnie z tego względu, iż uważnie, że to, co jest właśnie w uzasadnieniu, nie wpłynęły do nas żadne uwagi do Rady Dzielnicy i uważamy, że obowiązująca ordynacja wyborcza jest w porządku i nie trzeba wprowadzać zmian, a jedną z takich kluczowych zmian, którą chcieli wprowadzić, co chcą wprowadzić, to jest między innymi to, że nie obowiązuje podczas kandydowania nie trzeba zbierać tych 25 podpisów, żeby można było wystartować w wyborach do rad dzielnic. Nie trzeba być zameldowanym. No też właśnie nie trzeba być zameldowanym w radzie dzielnic. Na terenie dzielnicy. To są takie najważniejsze rzeczy, a my stwierdziliśmy, że lepiej, żeby zostawić tak jak jest. Nie byłoby lepiej tych właśnie tak, tych uwag, o których mówiliśmy przed chwilą, zapisać w tym uzasadnieniu, że one są po prostu no, zupełnie bez sensu. Takie uzasadnienie, że wszystko jest w porządku, jest trochę dziwne. Weźmy poprawkę i tyle, uzasadnijmy, że zmiany wprowadzone uważamy za nie przynoszą, nie wnoszące niczego dobrego. Pani Arosowi przygotuje ten. Nie, nie mam takiej koncepcji do pisania za bardzo, ale generalnie no myśl jest taka, że uzasadnienie takie, jak które tutaj jest, no to jest takie mało przekonujące, prawda? Ja po prostu analizując tą... No może napisać, że jest korzystniejsze obowiązujące. No nie chodzi o korzystniejsze, ja już poprosiłem o głos, a więc odpowiem. I analizowałem to i w tym momencie zapisy, zresztą słuchałem wypowiedzi radnych, którzy byli tymi wnioskodawcami, tych zmian i tak dalej, i to, co jest wprowadzane, nie jest dobre. To jeżeli mamy być radną dzielnicy i wprowadzają w jakikolwiek sposób inaczej, inne zmiany. Ja uważam, że radny, który jest w danym okręgu wybierany, powinien być znany przez ludzi. Niech zbierze tą określoną liczbę głosów osób, które go popierają. W tym momencie, jeżeli Państwo słyszą dalej, zmniejszenie ilości dzielnic, w porządku, zmniejszenie ilości dzielnic, to co to daje? Zwiększenie okręgu, zmniejszenie ilości radnych, zwiększenie okręgu, powiększenie okręgu, w związku z tym nikt to będzie działał w danym środowisku i będzie znany w swoim środowisku, nie jest w stanie przebić się przez listy partyjne. No taka jest prawda. Bo lista partyjna na duży okręg, czyli wspieranie. Czyli w gruncie rzeczy ta jakby kontakt z radnym zostanie odsunięty. Bo wprowadzenie do tego, jak się mówi, projekt prezydencki, cztery dzielnice i tak dalej, do czego prowadzi? Do tego, co było kiedyś. Dzielnicowe komitety i tak dalej. W związku z tym my, ja jestem, jeśli uważam, że są drogie, to proszę bardzo, niech kwiaty zlikwidują. Niech uważają, że w tym momencie w radach dzielnic nie działają społecznie w ogóle radni. I w tym momencie będzie jasne, że tak, oprócz tego, te podpisy dla mnie są jasne. Jest ileś osób, które w dzielnicy jakby dają ten mandat do kandydowania w ogóle. Nie do tego, do wyboru, bo te osoby jeszcze powinny iść do wyboru, ale do kandydowania. Bo jeżeli się okaże, że w wyborach nawet tych 25 głosów nie uzyska, to znaczy, że do niczego to wszystko jest. Tak, po co ma startować? Ale powinien te zebrać, powinien być przede wszystkim w znanym środowisku, a nie to, że to są wielkie okręgi, coraz bardziej, polityka, tworzenie iluś tam dodatkowych funkcji, to jest po prostu chore. Ja przygotowuję i Państwo najwyżej pomogą, co mogłabym zapisać. Bardzo proszę. Ja jeszcze chciałam się odnieść też do uzasadnienia. Mianowicie chodzi mi o to, że mam dwa pytania w zasadzie. Chodzi mi o te konsultacje. Co to znaczy z prowadzonymi konsultacjami społecznymi? Czy to my prowadzimy, czy są prowadzone w mieście? Do czego Państwo się odnoszą? To pierwsze moje pytanie. A druga sprawa, że jeśli jest opinia negatywna, no to nie można pisać o prowadzonych konsultacjach, tylko już użyć czasu dokonanego, trybu dokonanego, czy napisać o przeprowadzonych, prawda? No bo wynikiem czegoś, co się stało, podsumowaniem, jest opinia negatywna, bo ona jest już bardzo daleko idąca i również jestem za tym, niezależnie od tego, jakie jest moje zdanie w tej sprawie, aby w takim uzasadnieniu no jednak trochę szczegółów podać, te, których Państwo są świadomi, my niekoniecznie, prawda? Bo rozumiemy, że jakaś burza mózgów się odbyła, czy jakieś głosy wpłynęły na
tyle znaczące, że zarząd uważa, że taka, taka uchwała jest zasadna. Wszyscy Państwo dostali projekty wysłane, tak, na skrzynki mailowe. Informacje jeszcze, ja dostałam jedną stroniczkę, na której były podpisy, jedną znamko, takie niewiele mówiące, więc nie za bardzo ja wiem, do czego się tutaj odnosimy. I może, ja bym ją chciała. Mamy Proszę Państwa, to w takim razie możemy zmienić, tylko jakby co to proszę mi dyktować. Znaczy jeszcze może, żeby sprostować się, bo tak, w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi, to wynika z tego, że do 24 lutego, czyli do, jeszcze będą one trwały, te konsultacje społeczne. Konsultacje społeczne są wyłożone do wiadomości publicznej na stronie internetowej Dialog Społeczny Kraków UM, prawda? I dlatego takie tu jest zaznaczenie, że w związku z prowadzonymi konsultacjami, tak naprawdę Urząd Miejski, a dokładnie Rada Miasta, znaczy Rada Miasta, nie Urząd Miejski, bo Rada Miasta Krakowa poprzez swoją komisję prowadzi te konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do Rady Dzień. No stąd się po prostu wzięło to jakby pierwsze zdanie. To zostało dlatego uzasadnione ogólnie, no gdyż nie jesteśmy jakimiś profesorami, którzy się zajmują tego typu jakby działką i jesteśmy ludźmi, którzy mają jakąś, nie wiem, no, w tej dziedzinie pracują nad ordynacją wyborczą. Nad ordynacją wyborczą tak naprawdę pracuje chyba sztab i grupa ludzi, którzy się znają. A my tylko po prostu opiniujemy to, czy nam się podoba ta ordynacja wyborcza, czy nam się nie podoba i tyle. No i dlatego można powiedzieć albo tak, albo nie. Dlatego to jest opinia negatywna. No jak najbardziej można wpisać, że paragraf ten 38 z rozdziału 8 jest obecnie potrzebny, bo faktycznie powinno się nawet go wzmocnić tym samym, że tylko i wyłącznie ludzie mogą zbierać podpisy w własnych okręgach, a nie w całej, na terenie całej dzielnicy, bo tak powinno może to wyglądać, a nawet powinno się zebrać nie 25 podpisów, a załóżmy 50 tych podpisów. I wtedy mamy jakieś przełożenie, że faktycznie ktoś ma poparcie. Nie, ale z tym poparciem jest tak, bo tutaj ci ludzie, 25 osób to jest naprawdę rodzina może być. W jednym mieszkaniu można zebrać 25. Nie, ale uzasadnienie, ci, którzy chcą to zmienić, uzasadnienie to tym, że bardzo mało ludzi kandyduje do rad dzielnic, niektórych na przykład było okręgu, żeby tylko jeden radny, nie? No i żeby nie robić tej bariery zbierania podpisów, to proponują, żeby po prostu ludzie nie musieli tego zbierać, tylko żeby się zgłosili, bo jak na przykład wprowadzą to, co pan Mieczysław mówił, że będzie praca tutaj bez diety, no to wtedy takich tłumów nie będzie. Z drugiej strony takie kandydowanie bez zbierania podpisów może się łączyć z tym, że faktycznie będzie powiedzmy 10-15 kandydatów w jednym okręgu i to też nie jest dobre, bo to bardzo rozprasza głos wyborców. No, w wyborach do Rady Miejskiej nie ma takiej dużej frekwencji jak w wyborach do Rady Miasta czy w innych więc niestety będzie to mogło tak wyglądać, że radny na przykład zostanie, że kandydat zostanie radnym mając, nie wiem, 7 głosów. To też jest taka obawa. A druga sprawa, że to jednak jest jakaś taka bariera, że w trakcie tego zbierania głosów ktoś może przemyśleć, prawda, rozmawia z sąsiadami, dojdzie do wniosku, że czy się nadaje, czy nie nadaje, czy te problemy, które tam sąsiedzi zgłaszają, czy on rzeczywiście chciałby się tym zajmować. No, ja uważam, że powinny być te listy z podpisami. Macie ja nawiążę do przedmówczyni, że to jest racja. Jestem zwolennikiem zbierania podpisów ponad większej ilości niż 50, żeby uniknąć dwóch rzeczy. Nie, panie kolego, będzie.
pytam, że do mojego okręgu może się zgłosić 60 osób, bo wszyscy mieszkańcy Nielucy przyjdą i będziemy, i jakie to poniesie miasto koszta, przecież to będzie tych papierów do zakreślania jednej osoby w jednym okręgu 60 nazw czy 70, poza tym druga kwestia tego, że faktycznie jak ktoś będzie chodził, zbierał te podpisy, to albo mieszkańcy powiedzą, że się nie nadajesz do tego, a to musi mieć jakiś plan, musi wiedzieć, co chce zmienić, żeby dla nich coś zrobić, a tak mówię, ktoś sobie złoży, bo chce wystartować, żeby jego nazwisko było na liście. No ale, ale to jest prawda. I to z tą sugestią, to tak naprawdę ja, osoba, która się chciałaby kandydować, poszedłbym po wszystkich kolegach i po prostu zebrał podpisy i byśmy 20 sobie wystarczali, albo 40. Bez problemu. Wystarczy tylko podpis, powiemy, no zróbmy sobie dowcip. 20 nawzajem jeden, drugi. Czy to był koszt dla miasta, jakie będą listy? Czy spotkanie się? 60 nazwisk. Wybierzemy zgłosić kandydaturę na to. Ale teraz takie liczby tak nie robić. No ale trzeba zebrać 20 podpisów, to nie jest tak łatwo. Jest napisane, że może jedna osoba może 40 osób poprzeć, nie ma problemu. A co fajnie, że zgorzy. Chyba nawet nie wolno. Druga sprawa, że to zameldowanie w dzielnicy jest też ważne, że to się zobaczy, że ktoś się mieszka, to może wiedzieć, że nie jest jedno, bo będą jeszcze nie zobaczyć, że to będzie też duże, że to się zmienia negatywnie w mojej motywacji. Nie, to jest to, co powiedziałem.
ale to nie zamieszkować może być na postaci takiej, że to mamy na to. Dobra, słuchajcie, uzasadnienie Rada Dzielnicy drugiej Grzegórzki opiniuje negatywnie projekt ordynacji wyborczej do Rad Dzielnic ze względu na budzące wątpliwości zapisy dotyczące rezygnacji z wymogu zebrania podpisów popierających kandydatów, braku wymogu zameldowania w danej dzielnicy. Ale to nie zapisane między innymi. Ale to uwaga, bo tak naprawdę, bo nie ma budzące wątpliwości zapisy. Tych zapisów tu nie ma po prostu. Ich nie ma. Ich nie ma. Braku zapisów. Albo utrzymanie tych zapisów. Jednego paragrafu tak naprawdę. Może, że utrzymanie zapisu paragrafu 38.1. I tyle, no, żeby tam gdzieś to w paragrafie 30 nie żyło. Ale że uważamy, że może obecnie obowiązująca ordynacja jest, ma właściwe zapisy, które sprzyjają dobrej pracy radnego dzielnicowego. Ale to na końcu, że obecna ordynacja wyborcza sprzyja, się tak nazywa, sprzyja dobrej organizacji pracy. Ale że były tam są mniej dobre zapisy, prawda? Tak. Może napisać, że jest korzystniejsze z uwagi na zapisy dotyczące obowiązku uzyskania podpisu pracy mieszkańców okręgu, jak również wymogu zebrania. Może będę tego. Organizacja wyborcza sprzyja swojemu. Ja bym cię chciał jeszcze zapytać. Znajomość radnego znalazł, że bo ja nie znam tego. Jeśli chodzi o termin wyboru, nie są tam rozstrzygnięty, czy jest tam jakoś? Nie. Rada Miasta. Rada Miasta, no ja wiem, czy Rada Miasta. Ale gdyby był taki zapis, że na przykład wybory do Rady Dzielnic odbywają się razem z wyborami do Rady Miasta. Razem. Tak, tak. Myślałem, że ale żeby to było w ordynacji, to było ale, nie? Ale to jest... Ten akt jest niżej od tego, co pan wie, bo to chyba jest w tym ustawie o samorządzie. No, to znaczy, tak by się ustawiło. Jesteś wyżej i teraz niż. Ustawie o samorządzie. Mieszkańców okręgu. Ale nie, bo tam był brak
Gosia, bo tam było brak zapisów dotyczących między innymi kropek, konieczności zebrania podpisów. Konieczności zebrania podpisów popierających kandydatów, braku wymogu zameldowania. Wymogu zameldowania danej dzielnicy. Ale w tych okręgach też ale mamy zapisane, że konstytucja podpisu w danym okręgu. W danym okręgu wyborczym. Zebranie podpisów pobierających kandydatów w danym okręgu wyborczym, tak? Czyli tak, Rada Dzielnicy Drugiej Przewóżki opiniuje negatywnie projekt ordynacji wyborczej do rozdzielnic ze względu na budzące wątpliwości, brak zapisów dotyczących... Brak zapisów. Dotyczących między innymi konieczności zebrania podpisów popierających kandydatów w danym okręgu wyborczym, przecinek wymogu zameldowania w danej dzielnicy. To jego następny, nie przecinek, tylko jak było między innymi punktami. Gdybym miał obecna ordynacja wyborcza spełnia swoje funkcje. Tak. Uważamy, że czy tam, nie wiem, takie dobre rzeczy. Nie spełniają swoje funkcje? Tak. Uważamy, że zapisy obecnej ordynacji spełniają swoje funkcje. Tak. Pozwalając... Nie wystarczy. Nie? Nie rozpisywać się? Nie, można jeszcze. Można, że pozwalając na lepszą komunikację i znajomość radnych z mieszkańcami. Przyszły. Niedobrze było napisane to jedno zdanie, naprawdę nie rozpisywanie. Wiadomo, o co chodzi. Przyszły albo kandydatów z mieszkańcami, tak? Kandydatów na Rada Dzielnicy Drugiej Przewóżki opiniuje negatywnie projekt ordynacji wyborczej do rad dzielnic ze względu na budzące wątpliwości. Braku zapisów dotyczących między brak zapisów dotyczących między innymi konieczności zebrania podpisów popierających kandydatów w danym okręgu wyborczym, przecinek wymogu zameldowania danej dzielnicy. Uważamy, że zapisy obecne w ordynacji spełniają swoje funkcje, pozwalając na lepszą komunikację kandydatów na radnych z mieszkańcami. Tak. I ładnie. Skąd wynika ta komunikacja? Z czego ta komunikacja wynika? No jak chodzi się po zbierze z podpisami. Ludzie mówią, co by chcieli załatwić, prawda? I ten raz, że chodzi. Jeżeli usłyszy, że jest w ogóle komunikacja, to chodzi. Propozycji i komunikacji dla tej. Myślę, że dobrze. To możemy przeczytać do... Nie, już więcej nic z tego. Dobrze, tak wygrać. To głosujemy, proszę Państwa, nad poprawką. Kto jest za poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I jeszcze głosujemy nad całym projektem. Kto z Państwa jest za całym projektem z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna z punkt 17. Projekt za...